W dzisiejszej aktualizacji CryptoKline mamy do ogłoszenia 100% w Stanach Zjednoczonych tylko i wyłącznie 24 godziny. Jak rynek krypto zareaguje, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o price targetach na Bitcoinie, ponieważ od wczoraj mamy w końcu zbawienny spadek rzędu 3%. Natomiast zanim do tego przejdziemy, muszę Wam przypomnieć jeszcze raz o nadchodzącym i trwającym do 31 lipca Trading Competition. Mamy nowego użytkownika, od wczoraj mamy 650 tysiące trading volume. Także moi drodzy, wszystkie informacje znajdują się w opisie tego materiału, jak i również w przypiętej wiadomości na kanale na Telegram, jeżeli was tam jeszcze nie ma, gorąco was zapraszam, ponieważ jest fajna nagroda, którą możecie zgarnąć, a tymczasem wracamy do wykresu i zobaczmy, co tutaj się dzieje. W końcu długo wyczekiwany spadek od tak naprawdę 30 dni, także tutaj nie ma nic się wiele od wczoraj nie zmieniło, natomiast jeżeli sobie spojrzymy na mniejsze time frame, bo to jest bardzo istotne, widzimy, że tak naprawdę w tym momencie jest to potencjalnie nasz chwilowy Koniec tego spadku, dlaczego? Ponieważ widzimy, że stopniowo generujemy tutaj higher low oraz oczywiście stopniowo higher high, więc gdzieś tam tworzy nam się tego rodzaju kanał, który tak naprawdę również może być potraktowany jako taka, bym powiedział tutaj. Nie, nie do końca idealna flaga, natomiast generalnie cały czas, tak jak wspominałem ostatnio, spodziewam się cały czas spadku do poziomu w okolicach 28 000 dolarów 28 500 dolarów także to jest potencjalnie jeden scenariusz. Natomiast, tak naprawdę, jak wspomniałem już w materiale wczorajszym, ja osobiście będę się przymierzał do realizacji pozycji shortowej w momencie, kiedy ten poziom, czyli 29800, zostanie zrealizowany, zostanie zretestowany i w tym momencie spadniemy w dół. Także to jest poziom, w którym ja osobiście będę doszukiwał się pozycji shortowej, żebyśmy tutaj mogli sobie rozegrać. Natomiast również ten scenariusz tutaj będzie bardzo istotny do obserwacji, ponieważ jeżeli przebijemy ten trendline w dół, wybijemy wszystkie poprzednie tutaj low, możemy spodziewać się dalej spadku. Tak naprawdę, jeżeli byśmy bezpośrednio z tego poziomu spadali, może być to ruch na poziomie kolejnych 3%. Także jest to naprawdę bardzo fajna okazja do shortowania. Także generalnie widzimy, że Bitcoin wyznaczył nam w końcu kierunek. Jest to kierunek spadkowy, więc teraz będziemy się szukali pozycji shortowej, bynajmniej według mojego. Uznania. Także tak to wygląda w skrócie, jeżeli chodzi o bitcoina, tak naprawdę przypominam wszystkim gorąco o jutrzejszym wydarzeniu FOMC Meeting w Stanach Zjednoczonych, który będzie miał miejsce o godzinie 20 o 19.30 zaczynamy live'a na YouTubie. Także wszyscy jutro wbijajcie, będziemy wspólnie oglądać to, co, co się będzie działo. Przypominam wszystkim jeszcze raz o moim kanale alerts na telegramie. Jak widzicie tutaj na telegramie, wrzucę między innymi w dniu dzisiejszym trade short na komp, który wrzucałem tak naprawdę po poprzednim live, czyli tydzień temu. Także tutaj mamy tak naprawdę 151% które zostało częściowo zrealizowane, wszystkie tego typu update'y znajdują się między innymi na moim darmowym kanale Alerts na Telegramie. Natomiast jeżeli chcecie rozgrywać tego typu pozycje, możecie to zrobić między innymi na babicie. Rejestrując się spod mojego linku możecie przy okazji wziąć udział w konkurencji tradingowej, zgarnąć bonus do 30 tysięcy dolarów bonusu lub jeżeli nie lubicie robić KYC, możecie to zrobić między innymi na giełdzie MEXC. Także tak to wygląda. Czyli podsumowując krótko, jutro 19.30 live na YouTubie, ogłoszenia procentowych. wbijajcie na Telegrama, Trading Competition cały czas obowiązuje i tak naprawdę na Bitcoinie doszukujemy się dwóch poziomów spadkowych, o których wspomniałem poprzednio. Także to by było na tyle w dzisiejszym szybkim update'cie. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli tak, wiecie co robić, zostawcie lajka, komentarz, suba i włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi aktualizacjami codziennie z mojej strony. I jeżeli macie jakiekolwiek sugestie co do rozwoju materiałów, jak i kanału, dajcie również znać w komentarzu. Pod tym filmem. Dzięki jeszcze raz. Widzimy się jutro na lewie oraz materiale. Pozdrawiam Was i życzę Wam udanego wieczoru.